Dzień dobry, dzień dobry. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Zapraszam na partię na moim głównym koncie, gdzie będę komentował ruchy. Gram z tutaj bardzo silnymi zawodnikami. Widzę, że trafiłem na polskiego zawodnika. Świetnie. Szkoda, że tylko nie wiem, z kim gram, ale widzę, że w zadaniach jest świetny, w bulecie, w blicu, koło 2-300 wszystko. Ok, posunięcie C4. Teraz się zastanawiam nad posunięciem. Myślę, że zagramy sobie ruch D6, czyli obrona królewsko-indyjska. Jeszcze zobaczymy, jaki wariant powstanie, ale myślę, że póki co pierwsze posunięcia są dosyć łatwe. E4 ze strony przeciwnika albo G3, jak widać. I roszada, goniec na G2, teoria leci i skoczkiem zagram na D7, żeby zagrać z planem E5, co szybko czynię. Chodzi o to, żeby po wymianie nie było wymiany hetmanów, na tym mi tak naprawdę zależy. No i teraz tak, albo wybijam pionka, albo gram sobie ruch C6, albo wieża E8, próbujemy. Wydaje mi się, że wybicie pionka może być bardzo ciekawe. I zagram sobie skoczkiem. Zagram sobie najpierw wieżą, żeby uderzyć w punkt E4. Prawdopodobnie wieża zagra na E1, tudzież możliwe jest H3, żeby nie wpuścić w przyszłości figury, czyli skoczka. I skoczka wstawiam od razu na pole C5. Moi drodzy, co teraz? Hetman zagrywa na C2. W tym momencie wydaje mi się, że przeciwnik podstawił pionka, dlatego że mam wybicie tutaj. Po wybiciu skoczkiem po prostu biję tutaj. Goniec G5, F6. Tu się powinno wszystko zgadzać. Przeciwnik prawdopodobnie podstawił. Nie widzę po tym ruchu jakichś wtrąceń, typu tu może być wtrącenie. No ale wtedy wybijam i dalej zostaje pionek więcej. Z tego jesteśmy zadowoleni, więc zbijam na E4. Skoczek jest niebroniony. Mam nadzieję, że to zdaje egzamin. No tak, bo jak skoczek E4, jakbym zbił tutaj, to wtedy zbija wieża i automatycznie jest broniony skoczek, więc po tym wybiciu koniecznie muszę wybić tu. Jedyna rzecz, która mnie może martwić, to tylko to zagranie. No ale mam ruch F6 na szczęście, więc bicie tu z szachem. Tu i on odbija. W sumie powiem wam, że to chyba może być bardzo zły wariant dla mnie. Teraz tak patrzę. Powiem wam szczerze. Ale nie, moment. Bo jeżeli będzie bicie, jeżeli tutaj, jeżeli on zagra tak, to ja mam zawsze odejście. Tylko że on wejdzie mi tutaj. Ja wybiję, on wybije. Mam niepołączoną wieżę z wieżą. To może być problem, ale mogę zagrać C6, mogę cierpieć za tego pionka. C6, wymiana, wieża E1, goniec E6, tylko tu goniec będzie bardzo silny. No właśnie, ale jak się powiedziało A, trzeba powiedzieć B, nie mam wyjścia, muszę tak zagrać i teraz będę myślał. Trzeba było wcześniej to przemyśleć. Tutaj goniec G5 raczej jest wymuszone. Jeszcze raz, takie posunięcie. Chodzi o to, że też goniec nie jest połączony tutaj z wieżą. Szkoda, bo hetman tylko musi to bronić. No i teraz tak, jeżeli zagram tutaj, on... No tak, no bo tu będzie z szachem, więc zagram tu. On wybije, ja wybiję, on wybije i goniec grozi. Bardzo niebezpieczny ruch. Znaczy mogę zagrać tak. W sumie to też nie będzie chyba jakieś tragiczne, chociaż on będzie miał czarnopolowego gońca. On jak zagra tutaj, to zawsze mam takie posunięcie. Jak odejdzie, to też mam takie posunięcie, tutaj zagranie, potem wchodzę wieżą. F6 chyba muszę, będzie F6 chyba będzie lepsze, bo jeżeli zagram tak, zachowuję pionka, owszem, ale on wejdzie tu i będę musiał to wybić, to będzie ciaśniej, więc muszę zagrać w ten sposób. Co ciekawe, wydawało mi się, że ten... Co? To chyba błąd z jego strony. Bo jeżeli tu i tu, no to ok, to tracę, ale ja mam wtrącenie wieża E4. Jeżeli on zbija, to ja tu. Wieża E4, moi drodzy. Wieża E4. Jeżeli on zbija... Ojejku, hetmana podstawiłem! Co ja zrobiłem? Co ja zrobiłem? Goniec F5. Podstawiłem hetmana, ojejku. W ogóle zaćmienie słońca, nie? Ajajaj, jakby się udało tego jeszcze zbić, ale nie, no bo tu jest atak, niestety. Niestety, tu jest już bardzo ciężko. Aj, szachuś, no zbijam tu. Jak to wygląda z figurami? Mam
Co ja mam? Lekką za hetmana. Nic nie mam. A on mi skrobie kolejne figury. Co to wyszło? Co to było? Zagram tak, zaatakuję, ale to i tak nic nie daje wielkiego. Podstawiłem hetmana w ogóle. F6, bardzo zły ruch taktyczny. Bardzo zły ruch. Masakra, bardzo zły ruch. No to dobrze, mam za swoje. Jak słabo liczę, to będę przegrywać. No to w sumie... No w sumie tak musi być. 2500 spadnę. 2500 spadnę. Ile za przegranie? 33 punkty zabiera? Dlaczego tak dużo? A za wygranie tylko 11? Nie wiem. Słuchajcie, tutaj muszę chyba już poddać partię praktycznie. Jeszcze się zastanawiam, czy mam jakieś praktyczne szanse. Nie mam żadnych. Poddaję partię, bo... Nie, no tutaj poddaję partię. Skoczek musi uciekać i koniec mi bije kolejnego pionka. Tutaj wisi kolejny pionek. Nie ma szans na coś poważnego. Dobra, poddaję, spróbuję zaproponować rewanż. Jest rewanż, ok. Szkoda tylko, że za wygranie partii jest tak mało punktów. No dobra, lecimy. D4, E6, ok. Posunięcie C4. Zobaczymy, jaki wariant przeciwnik wybierze. Goniec na B4. Wydaje mi się, że tu od razu szybka wymiana gońców może być ok. Hetmanem wybijam, żeby wstawić skoczka tutaj. F5 ze strony przeciwnika. W porządku, zagramy skoczkiem na C3. Oczywiście ja tamtą partię jeszcze przeanalizuję dokładnie, żeby sprawdzić, gdzie taktycznie były błędy. Skoczek F6. Wiecie co? Może zagram nietypowo. Zagram długą roszadę. Bardzo nietypowy pewnie ruch w tej pozycji, aczkolwiek mi się bardzo podoba. Zagram posunięcie F3, żeby zagrać E4. Może być ruch D5. Po ruchu D5 w sumie zagranie E4 też jest ciekawe, bo jak wszystko do końca się powybija, to tu może zostać słaby pionek. W sumie zaryzykuję to twierdzenie. Zaryzykuję, tak? I zagram. Bo jeżeli wybiję tutaj, to wybija goniec i świetnie. A tutaj chwilowo tylko dodaję pionka, ale to będzie zdwojony pionek. Ten może być na końcu słaby, a centrum jest. Może być wybicie, wybicie, wybicie. Mogę zagrać tak. Prawdopodobnie tak może być w sumie. O, nawet inaczej. Przeciwnik od razu zbił tym. Ok, więc zagramy. Aha, tu zagram, to skoczek wlezie mi tutaj. Dobra, goniec E2, żeby bronić tego pola, czyli wyprowadzenie od razu figury, a z następnym w następnym ruchu zagram po prostu hetmanem na E3 i będę chciał wziąć tego pionka. Oczywiście może być ruch B6, goniec na B7. Ok, zagram tu, zagram sobie tędy, tutaj, tutaj. Z atakiem też, z tempem mogę sobie fajnie pograć. Wydaje mi się, że tu będzie już lepiej. Na pewno pozycja jest inna niż wszystkie. Ale podwalenie hetmana. Słuchajcie, zaćmienie słońca po prostu, zaćmienie totalne. No bywa tak czasami. Czasami tak bywa i to się zdarzyło na naszych oczach, moi drodzy. Ale dobrze. Dobrze, będzie większa motywacja, żeby próbować... się bardziej skupiać, żeby ten ranking na głównym koncie podnosić. C5. Ok, ten ruch mi się podoba z tego względu, że jest jest agresywny. Tutaj on zagra hetmanem, ja tutaj on skoczkiem. Ma to sens. Ma to sens. Hetman E3, bicie, bicie wieżą. Potem tu. Hetman wejdzie mi na A5, to będzie bardzo nieprzyjemne. A może w ogóle to olać i zagrać coś w tym stylu? Tyle, że tutaj będzie bicie. Musiał wymienić hetmany, tego nie chcę. Jak zagram tak, 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 wolny pionek. Wolny pionek za dużo chyba mi nie zrobi dobrego. Tu mnie przeciwnik zablokuje. Z drugiej strony może tu, tu i uparcie bronić tego pionka. Zagrać tu hetmanem. Dobrze, daję pionki, to biorę. Znaczy może być też wymiana hetmanów i skoczek na A6. O, zagrał inaczej. W porządku. Hetman D6 w takim razie. Hetman D6. Mam nadzieję, że nie podstawię hetmana już tym razem. Problem polega na tym, że skoczek nie może zbić tu. Wyszedł skoczek sobie. Aha, będzie chciał atakować wieżę. W porządku. Można tak zrobić. W takim razie skoczek H3. Muszę mieć połączone wieże. Wieża D8 zagra. Będę pewnie musiał odejść gdzieś... A nawet tutaj? A to jestem mega zaskoczony. Według mnie to jest słaby ruch. Bo zagram tak. I nic się tutaj złego nie dzieje. A3. Skoczek po prostu musi wrócić i mam tempo więcej. I to mi nawet jeszcze pomogło.
Zastanawiam się nad wieżą F1. Wygląda logicznie, mega. Bo jeżeli zagra tutaj, to ja zagram tak i będę groził wybiciem. Jak mi zbije tu, to goniec tu i potem tak. Może to być logiczne. Więc gramy w ten sposób. OK i hetman G3. Po prostu istnieje groźba. A jeżeli zagra, no jeżeli zbije, to już mówiłem, to zbije gońcem. Znaczy, bo też sprawa wygląda tak, że on nie może zbić tutaj. Dobra. Na C5 pionek jest nietykalny. OK. Wszyscy zadowoleni. OK. Myślę, że taki ruch jak goniec C2 może spełniać dobrą rolę, dlatego że może wejść wieża, chce atakować pionka, chce go zbić w ogóle. OK, hetman zagrał i zaatakował mi dwa pionki. W tej sytuacji hetman może mi zbić pionka, niech sobie bierze, a ja będę mógł zbić wtedy tutaj. Tylko teraz może tak spróbować zagrać, żeby jednak ukąsić. Skoczek tutaj, żeby wziąć tego. Tylko czy to mi coś tak naprawdę da? Może w ogóle tu. Aha, skoczek może wejść na E5. To mi się też za bardzo nie podoba. Skoczek G5. Wstawmy skoczka aktywnie. Jak szybko zagrał przeciwnik, ok. To było szybkie zagranie, ale myślę, że aha, bo jak zagram tu, to mi weźmie jednego z tych pionków. Do tego nie chcemy. A może w ogóle tak? Spróbować wymienić hetmana. On weźmie tu, tu. Może tak w ogóle teraz się pokusić o to. Tylko on mi weźmie pionki. A może w ogóle tam trzasnąć? Tu, tu. Tylko to może być... Niestety to może być za mało. Ale widzę taką opcję. Tak. Jeżeli tu, to... Tu? Nie, tu ja jakiegoś mata widziałem, ale jednak mata nie ma. A, wiem. Tu, tu. Strzał, strzał. Strzał. On musi tu, tu. I tu będzie niebezpiecznie. Tak zrobimy. Tak zrobimy. Pogłówkować trzeba było. Wydaje mi się, że po tym, no, wariant liczyłem, więc niech on już tak zostanie. Musi tak zostać. Potem strzał. Tak, tak. Tu pójdzie. Aha. Co, jak wejdę tu, to on mi... Aha, jak zbije mi tu, to dam mata. Jeszcze skoczek E5 będzie. Dobra, przeciwnik się przestraszył chyba tego wariantu, więc wymienił hetmany. Dobra nasza. Pionek tutaj, ok, więc wieża E1, chcemy po prostu skrobać pionki. Dobrze, będzie wjazd tu. Myślę, że po prostu wzięcie pionka będzie najlepszym rozwiązaniem. Jeżeli skoczek zagra tak, mogę po prostu zagrać tu, chociaż B5 może być też nieciekawe. Wieża tutaj broni pośrednio, król D2. W pionkach jest jeden więcej. Trzeba to utrzymać przede wszystkim. Tutaj też grozi wzięcie tego pionka. No skoczek D4 bym rozpatrywał na miejscu mojego przeciwnika, bo wtedy wisi tutaj pionek, ale B3 jeszcze chodzi mi po głowie. Chociaż nie. Lepiej chyba B3 nie grać, żeby skoczka bardziej nie osłabiać. Lepiej chyba po tym ruchu zagrać po prostu goniec na D3. Tego typu ruchy są niegroźne, bo tam, no właśnie, goniec D3. Bronimy szybko pionka, to już miałem przemyślane. Tutaj też nie ma żadnych tam odskoków. Goniec w centrum. Dobrze, tak, jest taki ruch. To będzie chyba coś takiego kombinowane. Okej, w takim razie co? Chyba tutaj? Czy tak w ogóle jeszcze? Coś kombinować tutaj? A może w ogóle odejść królem? To może być też dobre. Tylko on zagra tu, ja mam 5 minut. Myślimy, nie, odejście królem nie będzie najlepsze. Takiego może nawet? Bo wieża zagra na C6. Ten ruch mi się podoba.
Dlatego, że po wybiciu będę miał dwie groźby, to w sumie nie, no ale to trzeba liczyć. Groźba jest taka, że tu i tu. Na H7. Zbił. Ok, to zbicie wieżą mnie interesuje, bo atakuje od razu skoczka. Skoczek jedyne, co może dać szacha. Tutaj, tutaj może tak zagrać. W sumie tak chyba powinien. A zagrał inaczej. A czemu tak? Zbijam tu. Biorę kolejnego pionka. A, wziąłeś mi tutaj. Kurczę, wiecie, co ślepy jestem, nie widziałem. Ale dobra, mam taką opcję. On mi bije tu, tu. To się strasznie wyrówna. Ojejku, jak to się wyrównało. No niestety, wyrównało się i trzeba będzie się chyba godzić z remisem. Kurczę blade, powiem wam szczerze, że no nie spodziewałem się czegoś takiego. Ale będziemy walczyć w tej końcówce. Podprowadzę po prostu króla wyżej. Wiem, że to jest praktycznie, to jest remis. Wierzę, że stanie na C7 i to jest remis, ale trzeba się jeszcze wykazać, myślę. Myślę, że trzeba się wykazać. No on musi wybić, bo jak nie wybije, to no właśnie, może mieć jeszcze gorzej. Ale nie, no to jest remisik oczywiście. To jest remisik, podciągniemy pionka. Kolejnego pionka podciągniemy, ok. I wieża D4. To trzeba też kontrolować, żeby nie wpaść w jakąś pułapkę oczywiście. Wymiana nawet. W sumie racja. Nie zwróciłem uwagi, że to jest wymiana. Oj, mało coś widzę dzisiaj. No tak. No tak, 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 tak. No nie wiem, zagram tu. Będzie wymiana. I król D6. No tak, tutaj chyba B5 trzeba grać. Nie ma innego wyjścia. No to jest remisik. Szkoda mi tego remisu, bo pozycja na pewno była lepsza. Przeanalizujemy oczywiście na szybko. Ale może przeciwnik szuka wygranej? W takich pionkówkach trzeba liczyć. No oczywiście mam wyższe pionki. Czy to jest lepiej? Chyba tak. Nie przedostanę się. No król musiałby jakoś na opozycję uciekać. Wtedy bym go nieźle atakował. Ale jestem trochę oczywiście wyżej, ale to nie ma chyba znaczenia. W tym wypadku będę chciał tempo, tylko że tempo może też nie mieć znaczenia. Tak, ok, ja zagram tu, on tu. Ja tu, on tu. I teraz tak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Szybszy jest. Tylko że ja nie mam wtedy pionka więcej. Będę stał tutaj. Dobra. Więc gramy H4. Gramy H4. Teraz jak zagram tu. Czekajcie, jak zagram tu. On tu, ja tu. On tu. Ja tu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. I znowu jestem. 8, 9, aha, tu będzie stał król. Dobra, mam 2 minuty. Pytanie, czy grać tu? Tu na to na jedno wychodzi. Na jedno wychodzi. No i tędy. Remis. Czy nie? Remis, bo będzie tu królem ciągle chodził. No tak, jest na opozycji bocznej. Przegrywam? Przegrywam tę końcówkę? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedenaście.
Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. Co? Poważnie przegrywam? Nie doliczyłem. No tu. Muszę wybić. Poważnie przegrywam tę końcówkę? Tu. Przegrywam. Ale jaja, nie? Moi drodzy, dostałem ostro w ciry dostałem, no dobrze, no był lepszy, a ja tutaj przegiąłem. Od tej partii szybko zaczniemy, bo aż mi się wierzyć nie chciało. Znaczy, ja wierzę, że tu miałem lepiej, tylko no po prostu przegrałem. Co zrobić? Ale ranking mi spadł strasznie. Dwie partie, 60 oczek. E4 było złe, ale ja lubię takie ruchy. To jest, myślę, że ruch zaczepny. Co mam grać cały czas poprawnie? Trzeba próbować. Tak. Dobra. Goniec. C5. Bicie. No, przeciwnik niby tu lepszy. Bo ze względu na pionka. Komputer zawsze liczy tego pionka. Ojejku. Takiego ruchu nie widziałem. Skoczek E4. Tylko, że po tym ruchu jest tak. Komputer mówi remis, a mi się ta pozycja nie podoba. Hetman D6, czyli gorzej. Tak. Jest skoczek, no to ten ruch był zły. Król B1, ojejku, Krzysztof, taki ruch to lepiej wykonać faktycznie, bo skoczek tam i tak stoi źle. No dobrze, ale to chyba i tak wyszło dobrze. Wieża, skoczek G5 lepsze. Czyli tu już się porobiła lepsza pozycja. Tak. Tutaj, ale przegiąłem w tej końcówce, co nie? Masakra tutaj się stała. Tak, goniec, dobrze, hetman D8, goniec C2, hetman D4, skoczek G5, wszystko się zgadza, przepraszam, tak, E3, no nie, skoczek H7, Krzysztof, jak ty takich ruchów nie widzisz, to naprawdę z tobą źle, takie typowe poświęcenie, wjazd hetmanem, jeżeli co, tutaj nie może skoczek, bo hetman F7, więc jak skoczek wraca, skoczek E4, wow. I są matowe motywy. Słuchajcie, wygrana partia była, nie? W 20 posunięciach, tylko nie widziałem. Ale ładny motyw. Mam nadzieję, że to nauki wam się przyda. Mi na pewno. No nie widziałem. Piękne bicie na H7, przeoczone. Ok, poszło tak. Wybicie. Cały czas przewaga. Tak, skoczek, wieża. Bicie i to się tak wyrównuje? Bardzo możliwe. Słuchajcie, no naprawdę nie doceniłem, że te figury się tak bardzo rozegrały. Tutaj, a na końcu przeoczyłem oczywiście proste rzeczy. Tak, bicie. Tutaj, no ja przeoczyłem to, że tutaj się fajnie u niego wszystko rozwiązuje. Kompletnie za szybko. Ale to też wynika z tego, że dużo blitzów się gra, wiecie co? Jak ktoś gra dłuższe partie, no to... to się więcej widzi, dlatego warto grać więcej dłuższych partii. No i tu jest totalny remis, słuchajcie. Pograliśmy. No i to jest totalny remis. Oczywiście przegiąłem tutaj w tej pozycji. No H4, G6, G3. Przegiąłem. Co ja mogłem grać? No tak. Tutaj. Tu trzeba było grać tak, uprościć. Aha, dlaczego ja zagrałem król G7, a nie król na H6? Tu pilnować trzeba tych pól. Ale wiecie co? Masakra! I to można stracić czujność w tak prostej końcówce. Niebywała sprawa. Tu. No, bić trzeba, to jedyne, tak? Tak. A to jest przegrana. Co tu komp tak mało pokazuje przewagi? Już się poprawił. Ajajaj, taki błąd. No niestety. Co zrobić? Sprawdzę jeszcze tą pierwszą partię. Tutaj niestety. Myślałem, że to ja wygrywam, a to się okazuje, że przeciwnik miał świetną grę. Hetman C2,
To bardzo dobry ruch. I teraz zagrałem błąd. To się potem świetnie rozegrało. Amatorka. Ale dobrze. Dobrze, że to się stało. Można wyciągnąć wnioski z tak prostej rzeczy, słuchajcie. Goniec zbił tutaj. No to ja wiem, że to jest wspaniały ruch. No, komp tak to ocenia. Ja ten ruch potem doliczałem. A lepsze zagranie takie jednak jak liczyłem. Czyli ten wariant liczyłem sobie. No tutaj jest ciężej, ale przynajmniej do gry. No on miałby dużą inicjatywę. No ale tu musiałby się też wykazać siłą gry, co nie? Taka pozycja mogłaby powstać. Wow. B4 pokazuje, żeby wybić, wybić. Skoczek E6. No to jest trudna pozycja. Czarnymi mimo pionka więcej. No ale nie to, co zagrałem w partii. Tutaj F6. Kompletnie skoczkiem. Gońcem, przepraszam, przeoczyłem. Liczyłem tylko skoczkiem. No bo tu to tu, bo z szachem wszystko wchodzi. A tego już nie skomentuję, że podstawiłem hetmana, bo wydawało mi się, że biorę w ogóle figurę, bez sensu. No dobra, dzisiaj chyba trafiłem na gorszy dzień. Też ustawiłem sobie niższe rankingi, znaczy niższy poziom, żeby zagrać z przeciwnikiem jakimś na głównym koncie, bo bardzo ciężko było znaleźć przeciwnika. No cóż, moi drodzy, solidne lanie, takie też odcinki będą. Ja się tego absolutnie nie wstydzę. Cieszę się z tego, że można wyciągnąć wnioski z partii. No cóż, gratuluję przeciwnikowi, fajnie ogarniał taktykę, był tym razem lepszy. Pozdrawiam serdecznie, cześć.